Choć akcja trwa po raz czwarty, to rekord Guinnessa w grupowym myciu zębów przez przedszkolaków bity jest po raz pierwszy. Za tymi drzwiami 80 dzieci w wieku od 3 do 6 lat próbowało rekord pobić. Jaki on jest, nie wiadomo, ale przecież nie o to w tej zabawie chodzi. Dzieci uczą się, jak prawidłowo myć zęby, kiedy należy myć te zęby, że należy o nie dbać i że w tym projekcie również biorą udział rodzice, z którymi kontynuacja potem jest realizacji projektu w domu. W akcję zaangażowało się kilka tysięcy przedszkoli z całej Polski. Przedszkolaków mogło być nawet kilkadziesiąt tysięcy. W przedszkolu numer 7 w Pile przy muzyce dzieci uczyły się przez zabawę. Lepiej z kolegami w grupie. Bo kiedy nie szczotkujemy dobrze zębów, to potem robaczek, próchniaczek może do nich się dostać. No bo wtedy zęby chorują. No i nie są zdrowe. Czasami zapominam. Do 3 października koordynatorzy ze wszystkich przedszkoli, które brały udział w akcji, muszą zesłać wyniki do centrali. Czy rekord Guinnessa zostanie pobity? Właśnie otrzymałam wiadomość, ustanowiliśmy rekord Guinnessa. Zęby szczotkowało 257 500 dzieci. Hurra! Według oficjalnych danych chorobą próchnicy dotkniętych jest w Polsce prawie 90% dzieci. Akademia Aquafresh to największy program profilaktyki higieny jamy ustnej realizowany w przedszkolach. Obejmuje on również zajęcia w oparciu o dostarczone przez Akademię materiały multimedialne i trwanie przerwanie. Adam Bogrycewicz, Telewizja Asta.